tutaj jest Anna Romanowicz, prawda? No i cała ta plejada gwiazd, proszę Państwa, warszawskich. Anna Romanowicz jest podlaską, proszę Państwa, poetką i ona bardzo dużo tych kabaretów napisała. A to, że Białystok miłości moja, ten kabaret. Proszę Państwa, co jeszcze? Anna Romanowicz. Gdzie te kury, gdzie te karpie? Prawda? Bo przecież tam nie ma tych Żydów już na Podlasiu. Gdzie te kury, gdzie te karpie? Proszę Państwa, no o czerwonym kapturku napisała kabaret. Mnóstwo różnych rzeczy. Poza tym ona dała mi kiedyś całą stertę swojej poezji. To żeśmy z tą Jadwigą Koszerew, ona przed śmiercią była. I żeśmy tę poezję Anny Romanowicz czytały z tą Jadwigą Koszelew i płakałyśmy, bo tak, taka piękna ta poezja. No, ja mówię, że te podlaskie pisarki, artystki są tak mądre, są tak ciekawe, proszę Państwa, że szok. Są tak mądre, są tak ciekawe, że szok. Patrz. A widzisz, o. I on ma dość, a ja nigdy nie mam dość. Także proszę Państwa, buziaczki przesyłamy i proszę jeść kaczki. No oczywiście choinka przez cały rok. Warszawa, mroczna przyszłość w kraju nad Wisłą. To co mamy tu po lewej stronie, co tak jasno, co tak biało, co tak błyszczy. Jest to sytuacja, która w Warszawie wraca, że Warszawa jest szara, szary jest Pałac Kultury Stalina i Lenina. I znowu rzeczywiście jest szary i nie jest zielony, nie jest zielony. Nie wiem, jakie tam są opcje, ale zdaje się, że Pałac Kultury Stalina i Lenina znowu nie jest, proszę Państwa, zielony. Natomiast daleko stąd, na Podlasiu, widzą Państwo, słyszą Państwo, że jest święto prawosławnych ludzi. I tam dopiero, proszę Państwa, jak jest post, to nie wytrzymasz tego postu. Tutaj nawet do cerkwi świętej Marii Magdaleny widziałam, jak ten nasz dyrygent Bołtruczuk z chóru oprowadzał wycieczkę i mówił dzieciaczkom, bo to były dzieciaczki, słuchajcie dzieciaczki, byście po prostu nie wytrzymały moje wy. Kochane dzieciaczki tego postu prawosławnego, a to dzieciaczki były katolickie takie. No, także wiecie Państwo, no tutaj i tak tych prawosławnych nie ma w Warszawie, bo tutaj ten świat taki moherowy jest kościelny i ateistyczny. No, proszę uważać, bo ten świat ateistyczny też może być jakimś takim zagrożeniem, co powiedział dziennikarz z Radia Tok FM. No tak, że jak ta mądrość przyszła ze wschodu, to ateizm przyszedł z zachodu. A no właśnie. Także zaraz będą wiadomości na bieżąco, czy ta Merkel tam na zachodzie uspokoiła się, wyciszyła się, że ten atak nie był, to atak terrorystyczny. Ale wiecie Państwo, im więcej ateistów z zachodu, tym gorzej, prawda? No bo skąd ta Al-Kaida, no jak ktoś nie, w nic nie wierzy, to i głupoty robi, no. 12.20, Agnieszka Lipińska. Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotka się dziś na zamku w Niedzicy z węgierskim premierem Wiktorem Orbanem, informuje tygodnik podhalański. Unia Europejska krytykuje Koreę Północną za próbę jądrową. 5 Polaków w ostatnim konkursie turnieju 4 skoczni w Bischofshofen awans wywalczyli Kamil Stok, Stefan Hula, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Andrzej Stękała. Więcej informacji o 13.00. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Wiemy, co znaczy niezwłocznie, to znaczy tu, teraz, natychmiast, bezwzględnie zwłoki. Widzieliśmy, jak szybko działa Rządowe Centrum Legislacji, jeżeli tylko jest to zgodne z interesami Prawa i Sprawiedliwości. Wiemy, że... Oni mają taki interes, że teraz przymilają się do ludzi wiary. Tutaj nawet mówił, że aha, to znaczy wiem, ten dziennikarz z Radia Tok FM powiedział, wiem, że to zło, to raczej od ateistów, raczej to zło z zachodu idzie niż ze wschodu wiary.
wiary. Oczywiście, że ten ksiądz prawosławny powiedział, że Pan Bóg prawosławny, że ta wiara to jest samo dobro, ale nie chciałbym oskarżać Kościoła rzymskiego katolickiego, ale prawdą jest, że tam, gdzie Kościół katolicki, to jest największe zło, tam jest Pius XII, tam były te wojny światowe i pierwsza i druga, przecież Pius XII i ci biskupi błogosławili przecież i Hitlera i Mussoliniego, nawet to, co my mamy, Silberberg, on Wagna, to jest sztuka z galerii opera, teatru wielkiego, ale co Pius XII w ogóle tam robił? W tej części naszej rozmowy, nim przejdziemy do dalszej części Twojej opowieści, chciałbym zapytać, jakie, w jaki sposób definiowane są narody bez państwa przez Kartę Narodów Zjednoczonych, które mają prawo do samostanowienia? Jak to wygląda z proceduralnego punktu widzenia? To wygląda w ten sposób, że oczywiście mamy pewną sprzeczność wewnętrzną wynikającą z tego w prawie międzynarodowym, co jest zrozumiałe, bo mamy często zderzenie dwóch interesów, prawda, dwóch punktów widzenia. Jeden jest taki, że mamy, prawda, prawo do samostanowienia i ono może być też często jakoś uwzględnione w konstytucji. To, że Kosowo na przykład uzyskało niepodległość, i to nie jest taka sytuacja jak na przykład Południowa Osetia czy Abchazja, że które mają tam, są uznane oprócz Rosji przez na przykład Wenezuelę, która myślę, że pod nowym rządem wycofa swoje uznanie, czy tam Nikaraguę i jakieś wyspy na Pacyfiku, to tutaj mam uznanie przez ponad 100, prawda, 110 państw. I był problem, prawda, że z jednej strony było prawo do samostanowienia, które Albańczycy mieli jako narodowość zapisaną w konstytucji jugosłowiańskiej. Nie jako naród, to był taki eufemizm na określenie mniejszości narodowej, a z drugiej strony jest kwestia integralności terytorialnej, prawda? I cała kwestia właśnie, specyfika Kosowa polega na tym, że jest pomiędzy, nie ma takiego uznania międzynarodowego jak inne republiki z byłej Jugosławii albo republiki, jak rozpadał się Związek Radziecki, że tu sytuacja była klarowna. Rozpada się federacja i wiadomo, że mamy republiki, tak jak podział Czechosłowacji, prawda? A Kosowo miało ten wyjątkowy status, więc to dużo zależy od tego, jaki jest status w konstytucji tego państwa, ponieważ no, oczywiście mamy tą perspektywę, no, że zależy, no, myślę, że to jest zawsze kwestia mimo wszystko przypadku, nie ma konkretnego case'u, prawda, czy nie ma mowy o tym, żeby w każdej, właśnie reakcja wspólnoty międzynarodowej, to jest egzegeza prawa i prowadzenie go w życie, pokazuje, że nie ma mowy o tych samych sytuacjach, że mamy właśnie tą południową Osetię, możemy zestawić z na przykład właśnie z Kosowem, czy na przykład Szkocja, prawda, że Wielka Brytania powiedziała, okej, proszę bardzo, róbcie referendum, jeśli wygracie w referendum, my to zaakceptujemy. To, co jest absurdem, kiedy Putin powołuje się na przykład Szkocji, to on nie rozumie, co on mówi, odnosząc to do Krymu, zestawiając te dwa przypadki, prawda? To jest zawsze tak, że to trzeba w jakimś kontekście rozpatrywać. Można oczywiście, nie skończyłem tej historii o Kurdach i Polakach. Ale nie, zapytam cię jeszcze jedną rzecz. O Kurdów przejdziemy, bo tutaj jest wiele wątków. Natomiast to, jak wiele krajów uzna czyjąś niepodległość, ma znaczenie w uznaniu tego państwa? No bo weźmy Kosowo. 110 na ile? Na 180? 190 parę, no 190, tak. Kilka. Człowiek. Mało tego, nie wszystkie kraje Unii Europejskiej, tak, przecież uznały Kosowo. To jak to czytać wobec tego? No, że to jest przypadek właśnie pomiędzy tym pełnym uznaniem międzynarodowym i normalną sytuacją kraju, który... Pamiętajmy, że też jest zawsze tak, że jakbyśmy sprawdzili, kto uznaje Czarnogórę, to by się okazało, że sporo państw, mniejszość państw na świecie nie uznaje Czarnogóry, ale nie dlatego, że nie lubi Czarnogórę, tylko nawet, no pewnie nie wiem, no, musiałbym znaleźć, ale myślę, że sporo krajów w Afryce, na Karaibach w ogóle nie wie, gdzie jest Czarnogóra, nie interesuje się tą kwestią. Ale jest ważne znowu, kto uznaje, tak jak powiedziałeś. No, jeśli na przykład nie uznają Kosowa Chiny, Rosja, Brazylia, Indie, no to mamy problem, prawda, bo to są ważne państwa. Jeśli w Unii nie uznaje pięć państw, prawda, to znaczy, że to nie jest normalny przypadek, bo Chorwacja ma uznanie międzynarodowe, czy Czarnogóra na przykład, jest uznana przez Chiny, Rosję, Brazylię, Indie i tak dalej, i przez wszystkie kraje Unii Europejskiej.
Więc można sobie, pamiętajmy o tym, że to jeszcze zależy kto, bo gdyby Kosowo na przykład było uznane przez 110 państw, ale wśród nich by były te wszystkie... Kluczowe. Tak, kluczowe, to musi być i okej, no dobra, może tam Zimbabwe, no nie musimy się tym przejmować. I samo Kosowo nie musiałoby się tym przejmować. A druga sprawa, no to co mówimy, czy co jest dla nas istotne, na przykład tak mówiąc z perspektywy człowieka zwykłego, prawda? Czy mieszkam w państwie, które ma uznanie międzynarodowe, ale po prostu nie działa, jest jakimś opadłym tworem, gdzie panuje po prostu, przepraszam za określenie, kompletny burdel? Czy mieszkam na przykład właśnie w północnym Iraku, kontrolowanym przez Kurdów, no i przy wszystkich słabościach i problemach czuję się bezpiecznie i de facto jestem obywatelem państwa, które działa. Poczekaj, czy Kurdowie mogą się w ogóle czuć bezpiecznie? Tak, tak. Mogą, no przecież nawet tych solidnie odepchnęli. Bo ten naród jawi nam się jako jeden z najbardziej prześladowanych w ogóle. Te informacje, które do nas docierają, dotyczą ich prześladowań. Tutaj ta turecka strona gdzieś na plan pierwszy, jak zwykle się wysuwa te ustępstwa, o których mówiliśmy, też do nas docierają, ale jednak to największy sprzeciw ze strony Turków pada pod adresem Kurdów. Tak, tylko pamiętajmy, że właśnie w Turcji ta sytuacja się zdecydowanie zmieniła, ponieważ kurdyjska tożsamość, samoświadomość i duma z tego, że jest się Kurdem, bardzo wzrosła w ostatnich latach i ten proces jest nieodwracalny moim zdaniem. Dotyczy przede wszystkim młodej generacji, a pamiętajmy, że demografia jest po stronie Kurdów, bo Kurdowie są młodsi od Turków i mają wyższy przyrost naturalny i będzie ich więcej. Więc to jest pięta achillesowa Turcji i Turcja, jeśli w ogóle marzy o tym, żeby być istotnym graczem w regionie, to musi sobie musi ten problem rozwiązać pokojowo, inaczej się nie da. A Kurdowie, ich pozycja w Turcji bardzo wzrosła, co najlepiej pokazują wybory parlamentarne. W czerwcu zdobyli 13% głosów. To było coś niesamowitego, znakomity wynik. W ostatnich wyborach zdobyli 11% głosów. Przede wszystkim z tego powodu, że właśnie zaczęła się wojna i trudniej było przeprowadzić normalną kampanię. Nie była niemożliwa normalna kampania wyborcza i część Kurdów nie poszła głosować w Kurdystanie tureckim, ale i tak oni tam mają poparcie masowe. W Diyarbakirze, stolicy regionu, spadło im o kilka procent do 75%. No o czym my mówimy? No to w Polsce nie ma regionu, żeby jedna partia miała tak dominującą pozycję, prawda? Więc to jest coś takiego, że pamiętajmy, że to państwo jest traktowane jako jakiś taki bożek troszeczkę. To jest taka myślenie w kategoriach westfalskich, z czasu pokoju westfalskiego XVII wieku i to właśnie to przekonanie, że musi być to uznanie międzynarodowe. No powinno być. Jakbym był Kurdem, chciałbym być, prawie mieszkał w północnym Iraku, to chciałbym na pewno, możliwe, że w pewnym momencie uda się to marzenie zrealizować, ale chciałbym, żeby państwo moje było niepodległe i uznane międzynarodowo. Ale jeśli zestawimy, znowu to mówię, Kurdystan z różnymi regionami, państwami na świecie, no to okazuje się, że ten Kurdystan iracki, no to jest de facto państwo, że to spełnia, bo uznanie międzynarodowe to nie jest jedyne kryterium. Spójrzmy na Somalię. Somalii nie ma. Mamy po prostu kompletny chaos i tak dalej, a jednocześnie w tej Somalii, o czym się w ogóle prawie nie mówi, jest region, który się nazywa Somaliland, który jest byłą, bo Somalia się składa z dwóch części. Jedna była kolonią brytyjską, a druga włoską. I ta brytyjska działa. Somaliland jest częściowo wolne według Freedom House. Funkcjonuje jakiś ustrój demokratyczny z wadami. Działa administracja, działa wszystko. Nie tak jak to jest, nie jest Szwecja, ale jak na standardy afrykańskie jest nieźle. No i przepraszam bardzo, no nie ma, nikt nie uznaje tego państwa. No ale jest de facto. Wyobrażam sobie też na przykładzie innych narodów bez państwa, o tym pewnie zaczniemy teraz, a skończymy już to tak informację. Jeszcze powiedzmy jak z Polakami, prawda, że my mamy ten syndrom, mówimy 123 lata niewoli, zaborów, jest to pierwszy odruch, Boże, nie mieliśmy wolności, tak dalej. Zależy w jakim zaborze i w jakim okresie. No, jeśli Polak mówi o Austro-Węgrzech, że to było więzienie dla niego, no to jest skandal, to jest wypowiedź nie do zaakceptowania, ponieważ Polacy tym państwem rządzili. Byli premierami, ministrami finansów, ministrami spraw zagranicznych. Mieli bardzo szeroką autonomię w Galicji.
No i okej, no mamy coś takiego, no i mamy państwo jakieś moglibyśmy znaleźć pod koniec XIX wieku, niby niepodległe. No i co? Polak by wolał mieszkać w tej Galicji, czy w jakimś takim państwie ledwo sobie dającym radę? Po informacjach chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak te państwa, narody bez państwa, stają się przedmiotem rozgrywki wielkich mocarstw. I tutaj myślę, że Palestyńczycy są takim narodem, do którego warto się odwołać. Bądźcie państwo z nami, Adam Balcer jest w studiu. Teraz informacje Radia Tok FM. Także proszę państwa, ja piję kawkę. Jem. Wstałam. Zaraz będą wiadomości. Pozdrawiam.